Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym poradniku na moim kanale. Dzisiaj się pouczymy, jak bronić BSAB, tak, po stronie antyterrorystów. I oczywiście tutaj na pistoletówkę to kupujemy standardowo decoya, ponieważ wiecie dlaczego. No i ten decoy możecie wykorzystać sobie, biegnąc tutaj na BSA, tak, rozbijając sobie tutaj no, okienko, tak, kawałek okna. I wtedy sobie możecie stanąć, wybrać pozycję. Oczywiście tutaj na przykład wrzucacie decoya. Znaczy nie w ten sposób, tylko jak tu już wyskoczycie to tu. I sobie kryć na przykład z pozycji ławki, tak? Tutaj na przykład wychylając, tutaj potem się kryjąc, szybko kucając. I każdego kolejnego przeciwnika, który będzie was raszował, to jest zdejmując USP, tak? Bądź P2000. Oczywiście P2000 to jest lepszą opcją niż USP-S, ponieważ możecie na blisko jedną pestką więcej tutaj bardziej się postarać o to, żeby większą ilość przeciwników wyciągnąć niż jest USP-a. Ale USP też jest bardzo fajną bronią na to, żeby zrobić tutaj Ace'a, gdy jesteście dobrymi aimerami. No i tutaj najlepszą opcją jest, żeby sobie na pistoletów zostając tutaj przy rogu, tak, przy ławce, bądź też tutaj na ławce, jeśli jesteście dobrymi graczami z ławki, to możecie sobie spokojnie przy ławce tam, na przykład tak stanąć, tak, cyk, zdjąć i wtedy się cofając i każdego kolejnego przeciwnika tu z tej strony rozwalając po prostu. Bądź też w pistoletówce możecie sobie stanąć z tej strony skrzynek, tak, i na przykład rzucając decoya tu na ławkę. Wtedy strzelając sobie z tej strony. No i to by było na tyle, tak? Na przykład tutaj strzelacie raz, tak? Baitujecie decoyem przeciwnika, że tu możemy stać, a my wy stoicie z tej strony, on wychyla. Wtedy jak sprawdzi, że tu nikogo nie ma, to się nie domyśli, że tu ktoś może też stać. Wtedy możecie tutaj tego przeciwnika zdjąć, tak? W sposób. Oczywiście nie opłaca się tutaj sprawdzając na infie, na pistoletówce, czy ktoś tutaj raszuje, czy nie. Ponieważ i tak jak już będą wjeżdżać, to wy będziecie i tak na bliskim dystansie z nim się strzelać. Więc tutaj należy grać bardziej kampersko, z dyscypliną i z tej strony właśnie sobie takiego przeciwnika, który wyskakuje, zdjąć na przykład do plantującego. Z tej strony też możemy się wychylić troszkę, nie za bardzo, żeby nie dostać tutaj od przeciwników, którzy będą wychylać zapsów i tak dalej, i tak dalej. I jeśli chodzi o pistoletówkę, to właśnie z tej strony, to właśnie tutaj na poziomie głowy najlepiej strzelać tutaj z tych skrzyneczek, się potem cofnąć na przykład i tutaj czekać, aż ktoś nie wychyli z tej strony, bądź z tej, się zająć i zależy się od tego, gdzie wasz kolega też stoi, gdzie kryje, czy na gali, z gali, tak tutaj z tej strony, to wy się wychylacie wtedy na tą stronę, na przeciwnika, który biegnie w stronę ławki. I możecie też na przykład plantującego wtedy zdjąć szybko jedną strzałę w głowę. No i jeśli nie patrzy tutaj wam apsów, a stoi bardziej na ławce, to wy się wcelujecie z tej strony, tak? I staracie się zdjąć przeciwnika z strony od Edwarda. I oczywiście BS-a możecie też pokryć sobie w pistoletówce z tej strony. Czujecie się bardzo na heady, na piksele biegające tutaj w apsach, to możecie też sobie takim ustem poradzić. Czy to P2000 i przeciwnika obić, bądź też trafiając w głowę zabić. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o pistoletówkę. Tutaj nie ma większego zainteresowania tą rundą. I teraz, jak wygracie taką pistoletówkę, to jakiej PM, bądź jaki karabin lepiej kupić, no to tutaj zależy od was, jak sobie radzicie, tak, na danym dystansie. Gdy chcecie grać bardziej na info, kupujecie sobie Famasa, tak, na przykład. I z tej strony patrzycie i na przykład podejmujecie walkę z tej strony. Do tego możecie sobie, gdy macie granat, to zasmałgować pozycję tutaj na apsy, tak? Szybki granat na szybko, gdy biegniecie sobie od kuchni. Sobie możecie szybko skrócić tutaj apsy na przykład i z Famasem bądź MP9 tutaj stać. Bądź jak gracie bardziej mniej agresywnie, tak? To nie rzucając tego smoka, tylko oczywiście taki smok. Gdy biegniecie od okna, tak? I się na przykład wcelując z tej strony i patrząc, czy przeciwnik nie będzie wychylał zaraz.
Bądź też tutaj na info sobie możecie poskakać, tak? Bądź tutaj na beczce sobie się ustawić i poskanować przeciwnika. I możemy takiego przeciwnika też zabić. Bądź też możecie poskanować sobie z tej pozycji. Tak. Te drewniane okno zamknięte, tą ścianę taką. No i fajnie, no i tyle, no. Co tu, dużo filozofii nie ma, jeśli chodzi o BSAB. Oczywiście jest tu tylko jedno wejście do krycia tak naprawdę, bo z sortem to rzadko kto wchodzi, a jak już wchodzi, to z tej pozycji też z ławki możesz sobie poradzić, strzelając przeciwnika głowę z FAMASa. Bądź też właśnie grając bardziej z EP9 tutaj, ustawiając się pod przedwardzie, tak, przy oknach. I takie tego MP9 sobie możecie też spokojnie poradzić z przeciwnikiem, który ma eko oczywiście i raszuje was na B. No i tutaj oczywiście też, jeśli chodzi o inne granaty, to możecie sobie palić, tak, gdy na przykład jest szybki rush, to palicie sobie tutaj, a gdy leży na przykład tutaj smoke i nie możecie takiego palaka rzucić, to rzucacie go właśnie. O Jezu, źle. Trochę wyżej. I wtedy on zapala się przy smoku. No i takiego przeciwnika, który nie będzie się spodziewał, że coś leci przez smoka, go możecie podjarać i obić i szybko wtedy łatwo spod Edwarda sobie już tutaj czekacie na przeciwnika, tak. I robicie robotę już, no kończycie z nim. No i to było na tyle, jeśli chodzi o wygraną rundę. Jeśli chodzi o przegraną rundę, to fajną opcją jest zakupienie dwóch beret, ponieważ na tej pozycji, gdy na przykład tutaj skampimy i będą rushować, to spokojnie sobie z dwóch beret możemy poradzić z takim przeciwnikiem. Bądź też na przykład, gdy będzie nas dojeżdżał, to tutaj przy tych skrzyneczkach też możemy sobie z takim przeciwnikiem poradzić. No i berety, jak i inny pistolet, ale oczywiście beret jest taką najlepszą opcją na krótkim dystansie, żeby poradzić sobie z takim przeciwnikiem, który będzie nas dojeżdżał w BS-ie. I oczywiście Desert Eagle nie jest dobrą opcją, jeśli chodzi o BSB, ponieważ tutaj jest ciężko cokolwiek zrobić z tym pistoletem, ponieważ jak nie trafimy, to nas już przeciwnik dojedzie szybciej niż my go pierwszego trafimy w głowę. Więc tutaj należy albo właśnie takie beretki sobie zakupić, bądź właśnie grać 5-7, bądź P250 niż z Diglem. A Dig też jest fajną opcją, gdy na przykład was dojeżdżają i z bliska jesteście w stanie trafić jednym strzałem w głowę z Digla, więc Dig też może być fajną opcją, ale musicie być z niego bardzo dobrzy aimowo. No i tutaj wam polecam tylko beretki, tak, na BSAB. Jest to bardzo fajna broń, żeby sobie tutaj pokryć te wejście i rush przeciwników, tak? Apsami. Ale Dix też się nadaje na tej strony, tak? Na przykład strzelanie przeciwnika z oławki. To też jest fajna opcja, żeby taki Dix zagrać, bądź na przykład z tej strony. No i to było na tyle, jeśli chodzi o przegraną rundę pistoletów i granie eko pistoletem. No i oczywiście, jeśli chcecie sobie zagrać potem fulla, jeśli na przykład wygraliście wszystkie dwie rundy, to na przykład na fulla oczywiście bierzecie sobie M4, A4 bądź M4A1S. M4A1S jest to bardzo fajna propozycja, jeśli chcecie sobie zagrać przy ławce, tak, to spokojnie tutaj sobie poradzicie na krycie galicz i upsów, tak, z tej pozycji z M4A1S. A jeśli chodzi o M4A4, oczywiście też fajną pozycją jest tutaj granie z M4A1S przy skrzynkach, tak. Też sobie spokojnie możecie poradzić, ale tutaj lepszą opcją jest M4A4, żeby grać przy skrzynkach, ponieważ gdy was będą dojeżdżać, to będziecie mieli właśnie większą kontrolę z bliska niż z M4A1S. W takiej sytuacji, tak, że będziecie mieli więcej pocisku o 5 i tym samym będziecie mogli sobie z większą ilością przeciwników poradzić, gdy będzie was dojeżdżała z tej strony bądź z tej strony. Bo A4NS jest to bardziej taka propozycja dla tych, którzy grają bardziej z ławki, tak, bądź na przykład tutaj pragną sobie poskanować przez smoka na przykład z tej strony, co ja często też robię, żeby poskanować sobie te okno zamknięte, tak. Na przykład, gdy stoicie tutaj przy skrzynce, to możecie sobie tutaj w ten sposób poskanować i takie przyjmika też zdjąć w łatwy sposób. No i jeśli chodzi o ciekawostki też, to fajnie jest też na początku sobie rzucać
Mołotowa, tak, na przykład wiemy, że przeciwnik gra bardzo agresywnie cały czas B, to najpierw Mołotowa sobie dorzucać, a potem dopiero Smoka, gdy taki Mołotow już zejdzie, tak. Wtedy na przykład Smoka, żeby bardziej opóźnić wjazd przeciwnikowi. No i oczywiście też należy palić, tak, tu z tej strony. Żeby przeciwnik, gdy będzie wbiegał, to też żeby dostał Polaka w nogi. Żeby go też troszkę zblokować na chwilę i tym bardziej, żeby pomniej go bardziej ogarnęły i tak dalej, tak? I oczywiście, jeśli gramy M4 A1S, to też możemy sobie spokojnie lepiej poradzić na gali, jeżeli z M4 A4, więc tutaj w zależności od tego, w jaki stylu gracie, czy bardziej pasywnie, czy bardziej na bliższy kontakt, żeby wpuścić przeciwnika do BS-a, to tu preferuję bardziej M4 A4 niż M4 A1S, a przy wszystkich innych pozycjach bardziej lepsza jest M4 A1S, oczywiście, gdy chcemy bardziej piknąć przeciwnika z tej strony, bądź jeżeli bardziej chcemy być gotowi z tej pozycji, której będzie on wybiegał, tak? Jeżeli z M4 A4. A z M4 A4 bardziej możemy się tutaj przycelować, tu się skupić na to, aż wybiegną nas, będą rushować i tak dalej, jeżeli tutaj grając galę, tak, z M4 A4. Tu bardziej się przydaje M4 A1S. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o granie M-kami tutaj na fullu. Tak, i oczywiście, jeśli chodzi o granę, to możemy sobie zrobić tak, że smugujemy wejście samo, tak, i bardziej się skupiamy na przykład na midzie, ponieważ dostaliśmy info, że będą wbijać midem na shorta, to sobie możemy również poradzić. Bądź też możemy dorzucić tutaj palaka, tak, na apsy, wtedy smoka z tej strony na shorta, żeby tutaj nie wbijali nam shortem. Oczywiście tu możemy zobaczyć, ktoś przysianie nie wychyla przez smoka i tak dalej, i tak dalej. Tak też od was zależy, na jakiej pozycji gracie na BSB i jak to wszystko rozgrywacie sobie granatami. No i to by było na tyle, jeśli oczywiście takiego Polaka też możecie. Nie tak, nie takiego. Nie, na mitadni na pokoju, takiego Polaka bardziej. I on wybucha, jak widzicie, tutaj z tej strony, więc przeciwnik, który będzie na przykład kampił tutaj i będzie wam was chciał sprawdzić, tak, na ławeczce czy nie jesteście, to dostanie takiego Polaka od razu pod nogi i będzie musiał się cofnąć niestety biegnak. No i tak, jeśli chodzi o ciekawostki, to możecie sobie się ustawić tutaj, tak, i podsadzić się z waszym kolegą, żeby widzieć to okno i sobie takiego przeciwnika też wyjąć. Możesz też tutaj z różnych innych ciekawostek z podstawką, to możecie sobie tutaj wejść na skrzynki i też widzieć to okienko, tak? Z tej strony na przykład, gdy gracie też z awki, to możecie jednym strzałem szybko tego przeciwnika wyeliminować i go zaskoczyć. I oczywiście grając tutaj eko na przykład, to możecie zagrać sobie tutaj właśnie na ninczy, tak, na przykład zdejmując plantującego, żeby nie plantowali paki. Możesz też na przykład zagrać sobie smokiem, tak, ninja defuse, na przykład on to plantuje, a ty, a nie, źle, kliknęło mi się, a wyrzucacie tutaj flesza, tak, defujecie na E od razu i szybko robicie ninja defuse łatwo na waszych rangach niższych, jeśli gracie, to możecie takie triki robić. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o BSAB, no i co, i możecie też zastosować oczywiście za smoka to palaka, tak, cedując właśnie tutaj, to właśnie on wleci sobie do apsów, tak, i będzie tutaj palił. Wtedy gotowy będzie tutaj wasz kolega na to, że będzie raz, tak, że szuszują i robicie z nimi ścieżkę po prostu. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o granie na BSB po stronie CT. No i oczywiście też możecie sobie zagrać awkę, gdy macie to z tej strony i patrząc okna sobie, czy ktoś nie rushuje. Tu jesteście dobrzy, jeśli chodzi o refleks wasz. I co? I to by było na tyle. No i też fajną ciekawostką, gdy odbijacie BS-a, możecie sobie dofuszować tą pozycję, tak, cyk. Jeny, co to było? Czemu to się tak odbiło dziwnie? O, ten sposób. To się jakoś tak dziwnie odbiło, to tego chyba. Ale chodzi o tej ramię, tak, na zewnątrz, co wychyla. Cyk, możemy tutaj sobie sprawdzić, czy ktoś nie jest na adwardzie i nie patrzy tutaj okna. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten poradnik. Oczywiście, jeśli chodzi o odbijanie też, to możecie
tutaj smogować to wejście, tak, i sprawdzić sobie spokojnie, czy nie jest na BS-ie, ktoś nie jest tutaj na Edwardzie, ktoś nie jest tutaj przy rogu, co często się to sprawia, że przeciwnik może nas tu zaskoczyć, jeśli nie sprawdzimy tej z pozycji. Oczywiście preferujemy go i wtedy możemy sobie spokojnie tutaj zająć BS-a, tak, odbijając szybko, na przykład flasha też dorzucając tutaj przez smoka, możemy sobie wychylić i wtedy tutaj dojechać ławkę i tak dalej, whatever, to już wszystko zależy od was, ja się z wami żegnam, to było na tyle w tym poradniku na temat strony CT i na temat strony Tero przejdziemy już za parę dni, więc na razie trzymajcie się, cześć.